Dzień dobry, nazywam się Anna Trylińska i pracuję jako prawniczka Fundacji Ukraina. W dzisiejszym wideo powiem o tym, jak legalnie pracować w czasie pobytu na ruchu bezwizowym w Polsce. Przede wszystkim, aby Państwo mogli legalnie pracować, muszą Państwo mieć dokument, który będzie do tego uprawniał. I to będzie albo oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, albo też zezwolenie na pracę sezonową, albo też zezwolenie na pracę typu A. Jeżeli mowa o oświadczeniu, no to ono może być zarejestrowane przez pracodawcę. Ono jest ważne przez okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy i ma zastosowanie do obywateli jedynie 6 państw: Rosji, Białorusi czy też Ukrainy. Obywatele innych państw nie mogą niestety z tego uproszczonego zezwolenia na pracę skorzystać. Praca na tym oświadczeniu może być wykonywana we wszystkich zawodach. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli mowa o zezwoleniu na pracę sezonową, no to takie zezwolenie rejestruje pracodawca. Proszę pamiętać o tym, że to zezwolenie na pracę sezonową jest ograniczone do pewnych określonych zawodów, czy też takich dziedzin gospodarki, w których ta praca może być wykonywana. I to jest na przykład sadownictwo, czy też ogrodnictwo, czy też gastronomia. Czyli Państwo, mając takie zezwolenie, nie będą mogli pracować gdziekolwiek, ale u tego danego pracodawcy, który to zezwolenie na pracę sezonową dla Państwa wyrobił. Ostatnim dokumentem, takim najbardziej typowym, to jest zezwolenie na pracę typu A. Tutaj podobnie, pracodawca wyrabia dla Państwa to zezwolenie na pracę typu A. Państwo mogą pracować tylko u tego pracodawcy, tylko na tym stanowisku, które jest wymienione zezwolenie na pracę, posiadając zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, albo też zezwolenie na pracę sezonową, lub też zezwolenie na pracę typu A. Oraz przebywając na ruchu bezwizowym, mogą Państwo legalnie pracować. Ale proszę pamiętać, że ten ruch trwa zaledwie 90 dni, więc jeżeli ta praca, którą Państwo będą wykonywali, będzie trwała dłużej, no to lepszym rozwiązaniem byłoby albo otrzymanie wizy w Państwie pochodzenia, albo też złożenie wniosku o kartę pobytu tutaj już w Polsce. Jeżeli macie jakieś pytania albo komentarze, zostawiajcie je pod wideo na dole. Zapraszam do obserwowania nas tutaj na kanale YouTube. Dziękuję.